za trzy miechy zima droga. Trzeba kupić to śniadanie, zaraz będzie tu zbieranie. Kopaczka na bonus swoich, kto potrzeby ją pociągnie. Ojciec wybiega z opory, bo na karmi sam maziory. Matka kubyka już leci, może weź mi pójdę dzieci. Chociaż straszne to późniaki, aż się przywracają kaki. Matka z kadrami przybiega, zjadł ja straszy je. Siemaneczko, ze strony Mafia Rolnik. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Polska Lego Farma. Dzisiaj wykopki ziemniaków, jak było w piosence na intrze. Dobra. I tak. Jeśli jesteście właśnie tutaj zainteresowani tym, co tu się dzisiaj robi, to właśnie chyba może pamiętacie odcinek, jak ja u mojego przyjaciela brata tam odcinek nagrywałem, to on też miał kombajna takiego Anne z Lego, jak te. Też tam Polska Farma nagrywałem też z Lego. Tam robiliśmy te, kurde, siankosy u niego. Jak ktoś pamięta, to wiecie, on ma to już jest 16, tam odcinek jest właśnie z tego. A jak nie, to może, to ja może pokażę, przypomnę tam. Ja byłam 63P też i chyba tam Zatorkiem jeździł tam. Dobra, nieważne, dzisiaj się zabieramy za wykopki, trzeba opowiadać 60. Tutaj to nie jest taki duży pole, ale mały, ale chcę już go na zimę skończyć i na wiosny odcinek zrobię z rozrzucaniem gnoju, bo muszę tutaj właśnie nawieźć, żeby tutaj gleba już funkcjonowała tak, o, żeby zasiać coś właśnie i w ogóle tam inne takie i duperere i tak, ale dobra. Dzisiaj, no, tak jak mówię, dzisiaj mamy odcinek z wykopków. A oto masy Ferguson Tura nie ma, musiałem go oddać do konserwatora do naprawy, dlatego że tu kurde coś tam nie działała, ta hydraulika, powiedział, że naprawi za 2 złote. Coś się zrobi, to zrobi mi. 30 to tam na razie nie widać. Pożyczyłem szwagrowi ze wsi tam, ale dobra, idziemy. Pracy już dużo. No tutaj te ziemniaki spadają, więc o. Dajcie tyle, jeśli chodzi o wykopki. I tak, 30 na razie nie ma. Zładowanie gnoju, no to może, nie wiem, jak konserwator zadzwonił, mówi, że zrobione, to to może przyjedzie, odda. A jak nie, no to lipa, trzeba będzie pożyczyć taki sprzęt.
kiedyś robiliśmy na naszej gospodarce. Pamiętacie specjalne 40 słów z tamtej Lego Farmy, to takie gospodarki, to pamiętacie, to te 1664 jeździliśmy, kurde, sialiśmy, kurde, kultywowaliśmy, robiliśmy to na polach, tu sąsiadów mieliśmy. To były czasy jeszcze z Mateuszem 16, dzisiaj nowa seria jest taka, o. I dlatego my, mamy tutaj nasze maszyny Fergusona, 63P, no. No to dzisiaj tak o. Wyluzowany odcinek. Wszystko można powiedzieć, że dobrze. Jak wspominałem, w odcinku na nowej gospodarce będziemy mieli Ruskiego i nową 60, którą nabędę sobie od jednego takiego YouTubera. Ale nie zdradzę od którego. Ta 60 będzie miała właśnie tak. Będzie miała starą taką kabinę. Nie, będzie w takim stanie jakby. Takim normalnie. Właśnie, jeden błotnik będzie żółty, drugi będzie natomiast jak trochę na inny kolor, jakby kupiony nowy, nie malowany od tych właśnie z tego rolmetu albo tych magazynów takich, co tam Czesi do traktorów sprzedają. No to tak, na gospodarkę może jedziemy i zawieziemy ziemniaki tu, o. Tu rozłożę tylko Anny i już zaraz będzie, pojedziemy. Powiem wam, że dużo było paczek, no to na dwie przyczepy musieliśmy wziąć. Bardzo tak trudno nie było, bo to raz, dwa przewieźć. Tur dobry był. Dobra. No, tak jak już 60. No wieszcie, sprzedam. No, sprzedam ją niestety. Ktoś musi mi kupić, powiecie. Tak jeden głupiec się znalazł na 60. Na MFA też. I on mówił mi tak, że chce za 60 gdzieś za pół. Z 4? Nie 4? Kurde. 4 nie 4 pod i tyle? Co to. A czekaj. On mówi, że kurde zechce. To patyków gdzieś, kurde, per tych złotych. 100 patyków gdzieś może, patoli mu. Coś tak może on co tam mówił. Gdzieś może... Mówił tak, 1500 a za szerszenie to chcieli też kupić. Ale ja mówiłem, że nie, szerszeniem ja jadę, kurde, do...
mojej nowej wsi. I to chyba, bo to wieś będzie chyba się znajdowała w miejscowości o nazwie. No. Tomaszów gdzieś chyba tak. Taka ładna gospodarka. Kosztowała tam by parę tam złotych. Nie tak droga, więc bym sobie kupił i nagrywał. To tak, to tyle może z tego odcinka naszego. Tutaj było fajnie, tutaj kopać ziemniaczki na przyczepkę, no to. No. Także na razie, dzięki cześć i w ogóle, pa.